Dziękuję bardzo za to piękne wprowadzenie. Słuchajcie, kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z wami spędzić ten czas, wam usłużyć i może parę słów faktycznie na początek, żeby się przedstawić. Urodziłem się w rodzinie ateistycznej. I moja siostra, którą niektórzy tutaj znają, Anna Białęcka-Plutę, w wieku młodzieńczym, po różnych zawirowaniach młodzieńczych, odkryła Zbawiciela, poznała Zbawiciela i nas to bardzo zaszokowało, bo była siostrą normalną i stała się siostrą dziwaczną. Tak to widziałem na początku, ale Duch Święty pracował, aż w końcu i nasi rodzice, i ja przyszliśmy do Niego. I słuchajcie, jeżeli macie w rodzinach, kogoś, kto wydaje się, że nie chce słyszeć o Panu, jeżeli może macie dzieci, które wydaje się, że odeszły, to słuchajcie, co zostało zasiane, to nie zostanie stracone. I nasza modlitwa sprawiedliwego ma wielką skuteczność. Także trwajcie w modlitwie. Parę słów na temat tego, dlaczego w ogóle tutaj jestem z wami, skąd ta służba, bo tutaj powiedział Krzyś, że mieszkam w Paryżu, teraz jestem faktycznie w takiej podróży i tutaj usługuję w różnych zborach jeszcze do Krakowa, aż przez różne miejsca. Będę przejeżdżał i do Krakowa, potem do Warszawy i z powrotem. Otóż rzecz wygląda w ten sposób. Mieszkam we Francji od 35 lat, właściwie mieszkamy z żoną, mamy dwójkę dzieci, syn teraz jest w Polsce, córka w Londynie, niedawno wzięła ślub. I jestem w ogóle ze zboru baptystów w Paryżu od 25 lat. Mniej więcej jestem członkiem jednego ze zborów baptystycznych. Ale 3 lata temu jakaś nastąpiła pewna zmiana w moim życiu. Bo już jak byłem młodym człowiekiem, to nauczyłem się grać na gitarze sam właściwie. I to mnie ciągnęło do układania muzyki, do pisania tekstów własnych. Byłem wtedy jeszcze niewierzący. I to się potem urwało, nawróciłem się, potem zacząłem w zborze usługiwać w grupie uwielbieniowej, tam aranżacje pewne robić, drugie głosy do pieśni, ale 3 lata temu odczułem potrzebę, nagle zacząłem odczuwać potrzebę pisania, komponowania i bardzo szybko w ogóle wyszła ta moja pierwsza płyta Równanie Życia, którą niektórzy z was już nawet mają, to i na tej płycie nagrałem w większości piosenki chrześcijańskie, to znaczy nie są to koniecznie fragmenty biblijne, ale jest tam zawsze puenta chrześcijańska, jest to taka, można powiedzieć, preewangelizacja i to wzbudza potem ciekawe rozmowy. Natomiast od półtora roku zacząłem nowy projekt. Jest to Biblia hebrajska i właśnie to chciałem wam przedstawić, to będzie treścią mojej usługi dzisiejszej. Jest to Biblia hebrajska śpiewana. To znaczy, nauczyłem się hebrajskiego i z gwoli sprawiedliwości muszę przyznać, że to najpierw moja żona się go nauczyła. Ja jej troszkę pozazdrościłem, zwłaszcza pismo było ciężkie, ale gdy już przezwyciężyłem tę barierę pisma, to już poszło faktycznie z górki, jak to się mówi. I czytając, lektura Biblii w oryginale mnie jakoś zainspirowała bardzo muzycznie. I zacząłem układać muzykę żydowską, trochę czasami słowiańską, ale w dużej mierze żydowską, w której jestem skąpany od wielu lat. Śpiewam zresztą w 3 chórach hebrajskich też w Paryżu. I stąd właściwie muszę wam powiedzieć, że jest dla mnie to dzień ważny, bo jesteście pierwszym zborem, w którym mogę zaoferować nowiutką płytę pod tytułem Yadati, czyli zrozumiałem, można tak to przetłumaczyć najprościej. Zaraz zresztą wrócę do tego, skąd ten tytuł. Pierwsza pieśń, którą chciałem się z wami podzielić, nazywa się Lolanu po hebrajsku, imieniu swemu oddaj chwałę. Jest to początek psalmu 115, pierwszy, drugi i trzeci werset. I zanim ją zaśpiewam, króciutkie świadectwo o tym, co przeżyłem, mając 14 lat. Jak zrozumieliście pewnie z mojego świadectwa, mając 14 lat byłem zupełnie niewierzący. Otóż rodzice posłali mnie na obóz z klubu inteligencji katolickiej i prowadził to bardzo mądry katolicki ksiądz. W związku z tym byłem niejako troszkę zmuszony do pójścia na mszę integracyjną przed wyjazdem na obóz. I zaskoczyło mnie kazanie tego księdza. Zaznaczyło, bo było bardzo krótkie i bardzo treściwe. I główna myśl była zasadnicza. Słuchajcie, powiedział ten ksiądz, macie 2 możliwości. Albo służyć Bogu, albo służyć sobie.
Wszelkie pośrednie formy do niczego nie doprowadzą. I w tym duchu chciałbym zaśpiewać wam właśnie tę pieśń o tym, żebyśmy wszystko, we wszystkim, co robili, żeby Bóg miał z tego chwałę. Nie my, tylko Bóg. Nie nam, Panie, nie nam, tylko swojemu świętemu imieniu oddaj chwałę. Niekoniecznie jest to dla nas naturalne, bo każdy z nas ma swoje ego, prawda, które może przeszkadzać. Jeszcze wrócimy do tego w dalszym ciągu. Na razie w imieniu swem oddaj chwałę. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należne jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno nie nam. By nie szydzili już nasi wrogowie, gdzież to się podział wasz Bóg. Tyś naszym Ojcem, Tyś Królem niebios, spełni się Twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno nie nam. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Lama yomru hagoyim ayech na elohechem ve eloheinu vashamayim kol asher chafetz asah. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Que toute la gloire éternelle te revienne, à toi Seigneur et non pas à nous. Que toute la gloire te revienne, à toi Seigneur non pas à nous. Ne permets pas que disent les nations, où est les dieux d'Israël. Toi notre Père, toi qui es dans le ciel, tu accomplis tous tes projets. Que toute la gloire éternelle te revienne, à toi Seigneur et non pas à nous. Que toute la gloire te revienne, à toi Seigneur non pas à nous. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należne jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno nie nam. By nie szydzili już pośród narodów, gdzie znów się ukrył ich Bóg. Tyś naszym Ojcem, Tyś Królem niebios, spełni się Twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należno nie nam. Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Alchazdeka, aramiteka, leshimcha ten kavod. Alchazdeka, aramiteka, leshimcha ten kavod. Wasz pastor, zanim się to zaczęło, spytał z nadzieją, czy czasami też coś zaśpiewam po francusku. Otóż tak, czasami właśnie taki refren mi przychodzi na myśl po francusku, bo nie wiem, czy chyba nie powiedziałem, że to wszystko, co układam po hebrajsku, adaptuję też, mam to w trzech wersjach wszystko, w wersji polskiej, w wersji francuskiej. No ale dzisiaj oczywiście będzie przeważał polski, to jest naturalne. Druga pieśń to jest psalm 116, praktycznie cały psalm 116. Zwróćcie uwagę, jak wiele tekstów w Starym Przymierzu, Stare Przymierze nazywa się Tanach w ogóle po hebrajsku, i to jest inna sprawa, jak wiele w Starym Przymierzu tekstów nadaje się do ewangelizacji. Zobaczcie, tutaj psalmista, o czym on pisze? On pisze o tym, że był na samym dnie, że nie miał żadnej nadziei, że śmierć tylko czekała go. Nie wiemy, w jakiej był sytuacji dokładnie, ale zawołał do Pana, żeby go uratował. Pan go wywyższył, Pan go wyzwolił.
I teraz ten psalmista tylko chce śpiewać na chwałę Pana. I wiem, że jest to doświadczenie wielu spośród nas, spośród was. Jeżeli są tutaj osoby, które nie spotkały naszego Boga osobiście, to słuchajcie, naprawdę wierzę, że Pan już może puka do waszych serc i że Pan do was przemówi i że wasze życie zmieni się o 180 stopni. Aha, w tym. Ahavti ki ishma adonai, ishma et koli tachanunai. Ahavti ki hita osnoni, uveyamai ekra. Afafuni hevlei mavet, umetzarei sheol metzauni. Tzaram veyagonem tzal. Uvesherem Adonai ekra, Anna Adonai malta nafshi, Chanon Adonai betzadik, Veloheinu merachem, Shomer betahim Adonai, Daloti veli yechoshia. Shuvi nafshi limnuchai, ki Adonai gamar alai. Nasz Bóg, wołanie każde słyszymy, wsłuchuje się błagania moje Pan. Z opresji On ocali zawsze mnie, na ustach Jego imię mam co dnia. Podstępna tam czyhała na mnie śmierć. Myślałem, że już koniec nadszedł mój. Ciemności zewsząd otoczyły mnie. Pomocy znikąd nie uświadczę tu. Lecz zawołałem, ratuj, ratuj mnie. Wydostać możesz stąd mnie tylko Ty. Współczucia pełen Pan mój zawsze jest. I niezrównany w miłosierdziu swym. Dziś duszy wiernie strzeże mojej Pan. Podźwignął On mnie, kiedym opadł z sił. I słudze odpoczynek swemu dał. On dziś okazał wielką dobroć mi. Od śmierci chroni mnie Zbawiciel mój. On z oczu moich otarł wszystkie łzy. Na ziemi wśród żyjących chodzę znów. Mój Pan toruje wszędzie drogę mi. Za łaskę, która tak otacza mnie. Cóż w zamian mogę Stwórcy memu dać? Zbawienia chyba kielich tylko wznieść. I śpiewać, aby cały znał go świat. Nasz Bóg, wołanie każde słyszymy, wsłuchuje się błagania moje Pan. Z opresji On ocali zawsze mnie, na ustach Jego imię mam co dnia. Więc spełnić moje śluby nadszedł czas, gdy lud Twój na dziedzińcu zbierze się. W przybytku Twoim ten kolejny raz, w najukochańszym Jeruzalem. Ahavti ki ishma Adonai, ishma et koli tachanunai. Ahavti ki hita osnori, uveyamai, uveyamai, ekra. Słuchajcie, jeszcze mam tutaj taką niedawną rzecz, to jest psalm 130 akurat, polski tytuł. Byłem już na dnie, to jest krótki psalm, więc myślę, że może poprzednim tylko część była po hebrajsku, a tutaj będzie to na przemian po hebrajsku i po polsku. Mm.
Mimma hamakim kraticha Adonai Adonai shimha vekoni tichyena osnecha kashuvot rekol techanonai im avonot tishmoria Adonai mi yaramod kimcha chasnicha leman tivare kimcha chasricha leman tivare kimcha chasnicha leman tivare kimcha chasricha leman tivare. Byłem już na dnie, kiedy pomyślałem, że jest w niebie ktoś, kto usłyszy, gdy zawołam, kogo prośby me poruszą, kto widzi rozpacz moją i wszystkie łzy. Tyle mam na sumieniu win, szczęście, że Bóg wybaczył mi dziś. Gdyby wszak liczył on myśli i czyny złe, nikt nie zostałby przy życiu, skończył marnie by człek. Każdy, kto bojaźń ma w sercu i skruchę zna, ten nie pójdzie na zatracenie, wiecznie będzie on żył. Kiwiti Adonai, Adonai kiwta na wsi, veri dvaro chocharti, chocharti na wsi la Adonai, mishomerim la boker, mishomerim. Yachen Israel la Adonai, kim Adonai, chachesed. Huivnet Israel mikol avonotav, huivnet Israel mikol avonotav, huivnet Israel mikol avonotav, huivnet Israel mikol avonotav. Bóg nadzieją mą, wiem, że On ocali mnie. Święte prawo Jego miej w sercu miej, bo to więcej niż poranek, na który z wiarą czeka nocna straż. Może dziś ufny być mój ród, bo łaski swej nie szczędzi nam Bóg. Gdyby wszak liczył on myśli i czyny złe, nikt nie zostałby przy życiu, skończył marnie by lud. Zmazał on winy z nas, będzie żył Izrael, bo nasz wielki Odkupiciel wziął na siebie nasz grzech. On wziął na siebie nasz grzech. On wziął na siebie grzech. I muszę wam odbiegać, że tutaj tekst, końcówka polska, niewiele odbiega od końcówki hebrajskiej. Hui wdejet Israel mikola wonotav, to znaczy, że on uwolni albo uwolnił Izraela od wszystkich jego grzechów. Czyli od tego do naszego Zbawiciela już bardzo niedaleko. I naprawdę módlmy się, tutaj już Krzyś o tym wspomniał, módlmy się o Izrael, żeby Pan otworzył wielu synom Izraela oczy na to wszystko, na to całe objawienie, na tego, który tam, o którym jest mowa od samego początku. Zresztą jeszcze wrócimy do tego, a na razie chciałem się podzielić pieśnią, właśnie tytułową pieśnią Yadati, tytułowa pieśń tej mojej nowej płyty, polski tytuł Teraz Wiem. I słuchajcie, to jest końcówka z Hioba, to jest Księga Hioba 42, od 1 do 6 wersetu. I takie może krótkie wprowadzenie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, że Hiob był człowiekiem bardzo pobożnym. I nawet bardziej pobożnym niż ludzie jego pokolenia. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że jak zauważyliście może na początku, on składał ofiary prewencyjne za swoje dzieci, na wypadek, gdyby któreś z dzieci coś przeskrobało. I w pewnym momencie, mimo tej całej jego pobożności, nagle w jego życiu wszystko zaczęło być nie tak, zaczął mieć straszne przejścia, straszne doświadczenia. Pamiętacie, stracił dzieci, stracił cały majątek, potem się ciężko rozchorował, musiał być żyć z dala od swojego społeczeństwa. I Hiob nie rozumie, dlaczego, Panie, dlaczego ja jestem pobożnym człowiekiem, sprawiedliwym człowiekiem, dlaczego Ty mnie tak doświadczasz? Potem jego przyjaciele zaczynają mu jakoś pocieszać, ale nie bardzo wiedzą, jak to robić, bo oni uważają, że musiał coś złego zrobić, żeby tak się narazić Panu Bogu.
też nie do końca rozumieli, nie do końca potrafili pocieszać w tej sytuacji. To jest wielkie wyzwanie, wiecie, jak pocieszać ludzi, którzy przechodzą przez ciężkie doświadczenia, przez które myśmy na przykład nigdy nie przechodzili. Jest to Pan wymaga, Duch Boży powinien nas prowadzić w ogóle w takich sytuacjach. Krótko mówiąc, tutaj w przypadku Hioba końcówka nam wiele wyjaśnia, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo Hiob się przyznaje Panu, że w gruncie rzeczy on do tej pory tylko o Bogu słyszał, a teraz on Boga zna. Także potrzeba czasami wielu doświadczeń, żeby Boga poznać. I czasami, jeżeli dzisiaj byśmy powiedzieli, oczywiście tak żartobliwie można powiedzieć, że może Hiob się urodził w jakiejś rodzinie baptystycznej, albo zielonoświątkowej, albo ewangelikalnej. I może się tak zdarzyć faktycznie, że słyszeliśmy od Panu o Bogu i swojego Zbawicielu Jezusie od dziecka, ale potrzebujemy go poznać i naprawdę. Także módlmy się o dzieci tego zboru, o dzieci, które słyszały, żeby rzeczywiście się zaangażowały, żeby były pewne, że Pana znają osobiście. Teraz wiem. Ja daty ki hortu han veloi batzer mi mechan zima Shemana ve anuhi adaber eshanecha vechodieni Yattati ki chol tuchal veloi batzer mi mechamezima Shemana ve'anuhi adaber eshalecha vechodieni Teraz wiem, że Tyś jest Pan, co każdą moją myśl od początku świata znał. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos, spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. Teraz wiem, że Tyś jest Pan, wszechmocny, który myśl każdą moją dobrze zna. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos, spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. Któż tam wykrzywia plan mój, nie znając mnie? Wiem już, że przerastają mnie cuda Twe. Bezrozumnie prawiłem, wszak Tyś jest Bóg. Nie umiałem zgłębić Twych dróg. Teraz wiem, że Tyś jest Pan, co każdą moją myśl od początku świata znał. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos. Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. Teraz wiem, że Tyś jest Pan, wszechmocny, który myśl każdą moją dobrze zna. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos. Spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. Wcześniej słyszałem tylko o dziełach Twych, dziś przejrzałem, teraz widzę sam wielkość Twą. I tak żałuję nieprzemyślanych słów, sypię popiół na głowę swą. Teraz wiem, że Tyś jest Pan, co każdą moją myśl od początku świata znał. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos, spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. Teraz wiem, że Tyś jest Pan, wszechmocny, który myśl każdą moją dobrze zna. Proszę, wsłuchaj się w mój cichy głos, spytaj o co chcesz, a ja odpowiedź dam. No teraz będzie taka... Teraz to jest taka pieśń, którą użyłem na podstawie pierwszej Księgi Królewskiej w 19 rozdziale. Jest taki fragment, jak to Eliasz wsłuchuje się w głos Pana. Było to tak, że Eliasz popadł biedak w depresję. I zresztą, szczerze mówiąc, troszkę mu się nie dziwię. Bo służyć Panu, być prorokiem w tych czasach nie było rzeczą łatwą. Słuchajcie, zabijać proroków, ogromnej ilości proroków Baala, czyli tego fałszywego Boga, to nie była łatwa sprawa. I całe szczęście, że nasza walka dzisiaj jest walką duchową, myślę, prawda? Ale nie zaniedbujmy tej walki duchowej, wiecie, walki w modlitwie. I z Eliaszem było tak, i tutaj właśnie myślałem o tym, co Krzyś powiedział we wprowadzeniu. Faktycznie Krzyś się modlił o osobach, które mają depresje różne, mają okresy zwątpienia, nawet depresje poważne. Faktycznie
nasz Pan daje ukojenie, daje uzdrowienie tak naprawdę. Oczywiście można się leczyć, trzeba się leczyć w niektórych sytuacjach. I musimy się modlić, te osoby, które znamy, które się leczą na depresję i nie można ich osądzać absolutnie, byłoby to zasadniczym błędem, gdybyśmy myśleli, że one jakoś mają słabą wiarę, to nie jest tak. Ale to jednak Pan daje uleczenie w ostatecznym rozrachunku. I tutaj jest taki jeden z moich ulubionych fragmentów z Biblii. Pod tym kątem dobieram te fragmenty, często do których układam muzykę. Bo Eliasz wie, że Pan do niego będzie przemówił, Pan uprzedził go o tym. I on widzi, że jakiś huragan, jakiś porywisty wiatr się rozszalał. I on widzi, że Pana w tym nie ma, a mógłby być. I potem trzęsienie ziemi, czyli też spektakularne coś, też Pana w tym nie ma. Potem ogień, pożar może, w każdym razie jakiś ogień wszędzie się rozpościera i Pana też w tym ogniu nie ma. I wreszcie okazuje się, że Pan jest obecny, przyszedł do Eliasza w takim cichutkim wietrzyku, prawda? I myślę, że w naszym życiu też tak może być. Pan nie zawsze przemawia przez spektakularne wydarzenia, chociaż może tak przemawiać oczywiście. Ale obyśmy umieli wsłuchać się w ten cichy szept Ducha Bożego, który ma nam nieraz tyle do powiedzenia. Także obyśmy się wsłuchiwali tak jak Eliasz, wzorem Eliasza, w ten cichy powiew Ducha. Mówię ci o wietrzyku, bo tam akurat gdy mowa o cichym wietrzyku, nie ma słowa ruach, słowa wiatr. Ruach jest przy huraganie, ale mówię o tym dlatego, że po hebrajsku ruach to znaczy też znaczy wiatr albo ducha może oznaczyć. Ruach HaKodesh to jest Duch Święty. Także takie gry słów są. Jezus zresztą w trzecim rozdziale w Ewangelii Jana, który znacie też, jak Jezus mówi, że wiatr wieje tam, gdzie chce. To jest typowa gra, to jest hebrajska gra słów w ogóle. Także myślę, że to są w ogóle ciekawe rzeczy i naprawdę pogłębienie tego naprawdę może wzmocnić naszą wiarę, naszą i myślę, że na pewno tutaj studiujecie Stary i Nowy Testament. Zachęcam naprawdę, żeby badać to wszystko. To jest kopalnia wiedzy, to są pokłady niesamowite, które są ku naszemu zbudowaniu. Całe Pismo, to zresztą Paweł mówi do Tymoteusza, że całe Pismo jest tutaj użyteczne, żeby dla naszego zbudowania, dla naszej wiary. Wechinei Adonai Over. Hinei Adonai over, Adonai over. Veruach gedola vechazak mefarek harim. Umeshaber selahim lifnei Adonai. Lo varuach Adonai, lo varuach Adonai, Adonai. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszalał w krąg porywisty wiatr. On skały kruszy wokół, góry wstrzępy rwie. Pan w tym wichrze porywistym nie skrył się. Wechinei Adonai over, Adonai over. Veruach gedola vechazak mefarek harim. Veachar haru Achrash, lo varash Adonai, lo varash Adonai, Adonai. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszalał w krąg porywisty wiatr, a po tym wichrze ziemia wnet się zaczęła trzęść. I w trzęsieniu ziemi Pan też nie skrył się. Wechinei Adonai over, Adonai over. Veruach gedola veachar haruach rash. Veachar harash esh. Lo varesh Adonai, lo varesh Adonai, Adonai. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszalał wiatr i ziemia trzęsła się, a po trzęsieniu ziemi wszędzie był ognia blask.
i w płomieniach twój Pan też nie skrył się. Wychinę ja do najowerwruach do la. Acharcharuach rahasz, acharcharaszesz. Feacharchaesz kord mamada ka. Szamati weamady tirifne Adonai. Dziś przeszedł moją drogą Pan, moją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszalał wiatr i ziemia trzęsła się, a po trzęsieniu ziemi wszędzie był ognia blask. A gdy ogień zgasł, to usłyszałem szept. Stoję dziś przed swym Bogiem i Stworzycielem i w cichy głos mojego Pana się wsłuchać chcę. Stoję dziś przed swym Bogiem i Stworzycielem i w cichy głos mojego Pana się wsłuchać chcę. Teraz pieśń o Nowym Przymierzu. Jest to proroctwo Jeremiasza, Jeremiasz 31, od 31 do 37 wersetu. I chciałem zauważyć, że czasami niektórzy kaznodzieje nawiązują do tego przymierza. Natomiast o tym, że prawo będzie takie przymierze, że prawo będzie wyryte w sercach synach Izraela. Natomiast rzadko słyszę, dalszy ciąg mówię o tym, że nasz Pan obiecuje, że póki niebo będzie istniało i ziemia, to Żydzi będą, Izrael, będą istnieli jako naród. Prawda? To już Krzyś o tym wspominał, że nieraz z natury rzeczy jest nam ciężko to zrozumieć, jak to jest, dwa narody wybrane, co to w ogóle ma oznaczać, ale nasz Pan wie, co robi. Nasz Pan czasami może nas zaskakiwać. Osobiście mnie nie zaskakuje wierność naszego Pana. Bo to, że nasz Pan nie odrzucił Izraela, taka jest natura naszego Pana. To, że Pan nam obiecał, że żadne moce ciemności nie przemogą Ducha Bożego w nas, to też jest obietnica, której należy się uchwycić też. I myślę, że gdybyśmy wątpili w to, że nagle Pan mógł, gdybyśmy pomyśleli, że Pan nagle mógł zmienić zdanie na przykład i stwierdzić, że koniec z Izraelem, to właściwie tak mógłby powiedzieć o każdym z nas. Właściwie mam ciebie dosyć, bratku. Za dużo nagrzeszyłeś, koniec już. I już nie chcę o tobie słyszeć. Nasz Pan taki nie jest. I całe szczęście. Nowe przymierze. Niedługo przyjdą takie dni, mówi Pan, kiedy z Judą i Izraelem nowy pakt ustanowię, przyjdzie wnet ten czas. Nie jak tamto przymierze, które ustanowiłem z ich ojcami na Synaju, gdy za rękę wziąłem ich, by z Egiptu mogli wyjść, na wolność mogli wyjść. Przymierze, którego mój naród wszak nie dotrzymał, choć przecież jestem władcą jego, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z Izraelem, gdy nadejdzie wybrany czas. Po tych dniach, które wam tak dłużą się, oświadcza wam to Pan. Moje prawo wtedy będzie w nich zapisane w głębi ich serc. Wówczas oni mi będą ludem, a ja Bogiem będę im. Moje prawo wtedy będzie w nich zapisane w głębi ich serc. Wówczas oni mi będą ludem, a ja Bogiem będę im. Nie będzie pouczał więc żaden z nich już braci swych. I nikt już mówił nie będzie nikomu, nie znasz Pana, zatem poznaj go, póki jeszcze czas. Każdy z ludu mojego, wszyscy będą znali swego Boga, swego Króla. I młodzi i starzy, oświadcza wam to Pan, oświadcza wam to Pan.
Nieprawości wszystkie wybaczę im i nie będę pamiętał ich win, zatrę po nich wszelki ślad. Gdyby słońce i księżyc miały zgasnąć na niebie, oświadcza dziś wam to Pan, to i dzieci jak Kuba już nie będą narodem i zanikną, zanikną na wieki. Oświadcza dziś wam to Pan, tak jak niebios nie wymierzy człek i nie stąpi też do środka ziemi, bo by w ogniu strzęzł, tak i ja nie pozostawię ich, nie odrzucę nigdy dzieci swych za to wszystko, co uczynili mi. Oświadcza wam to Pan. Kizot habrit asher echron et bein Israel kachareicha yamim chaem neum Adonai natati et torati bekirbam ve'ad libam echtevenam vechaiti lahem le'eloim natati et torati bekirbam ve'ad libam ve'am Aich Jori Leam. Słuchajcie, ja układam te pieśni w trzech językach, tak mi Bóg dał mi te języki, polski, francuski, także na tyle, że mogę w nich pisać faktycznie w obu. No i hebrajski tekst biblijny, który czasami troszkę układam, aranżuję, żeby do śpiewania mógł być czasami refren, żeby mógł być. Ale słuchajcie, krótkie świadectwo na temat właśnie tej pieśni Berit Hadasha, Nowe Przymierze. Byłem w Izraelu w zeszłym roku, w sierpniu i po raz pierwszy właściwie śpiewałem tak w różnych miejscach, tak na próbę, nie będąc jeszcze pewnym tych swoich hebrajskich pieśni. Zacząłem to śpiewać i byliśmy w takiej kwaterze przez Airbnb znalezionej. Gospodyni Jehudit miała na imię. To była Niemka, która nawróciła się na judaizm wiele lat temu dla męża Izraelczyka, który potem zresztą ją zostawił z trójką dzieci. Ona dalej mieszka w tej bardzo ortodoksyjnej, ultraortodoksyjnej osadzie Mitzpa Jerycho, niedaleka Jerycha. Ja zobaczyłem u niej pianino, weszliśmy, ja miałem gitarę i powiedziałem: Jehudit, to ja ci coś zagram, bo ja mam takie właśnie rzeczy, które układam po hebrajsku. Troszkę się zdziwiła, bo już wiedziała, że nie jestem Żydem, tylko chrześcijańskim przyjacielem Izraela, tak jak moja żona. I zaśpiewałem jej właśnie tę pieśń i tak słuchała i potem była okazja do długiej rozmowy. Słuchajcie, powiedziała, ale jak to z tym Jezusem jest? Czy wy naprawdę uważacie, że on jest równy Bogu? Jak można w to uwierzyć? Nasi rabini przecież nigdy w to nie uwierzą. I ja powiedziałem jej wtedy: słuchaj, to nie jest tak. Jeżeli faktycznie dobrze znasz myśl rabiniczą, to zobaczysz, że Boży Mesjasz jest. Koncepcja Bożego Mesjasza się broni znakomicie w judaizmie. Kwestia, czy uwierzymy, że Joshua jest właśnie tym Mesjaszem. I potem zauważyliśmy, że Ania, moja żona, zauważyła, że ktoś już jej dał jakiś czas temu, jakiś czas wcześniej, Berit Hadasha, Nowy Testament po hebrajsku, także wiecie. Ja wierzę, że to nie był przypadek i że Pan miał w tym swój sens. W 2020 roku, jeżeli Pan pozwoli, chciałbym odbyć podróż do Izraela, taką właśnie jak tutaj trochę. Także mam nadzieję, że się uda. Proszę Was o modlitwę o to. Bo naprawdę za każdym razem, jak to śpiewałem, to czułem, że jakieś efekty. Czułem, że coś tam wychodzi z tego. Pieśń Zachariasza. Pieśń Zachariasza jest z Ewangelii Łukasza. To jest pierwszy rozdział, 68 do 85 wersetu. I zapewne pamiętacie, jak to było z Zachariaszem, jak to miał dyżur w świątyni, jak to składał ofiary za naród i tam anioł Pana mu się objawił mu, że narodzi się Jan Chrzciciel. No i Zachariasz, biedak, no nie, jak to nam pewnie się czasami zdarza, niby wierzymy, ale coś takiego, no to przecież chyba niemożliwe. No ale to było możliwe. No i Pan się troszkę na niego się rozgniewał i Zachariasz stracił mowę, ale tylko na jakiś czas. Potem rozwiązanie nastąpiło, jego żona Eliszeba wiekowa była, dlatego nie chciał wierzyć, bo jego żona była już wiekowa bardzo. I urodziła syna. I jak się syn urodził, to nagle język mu się rozwiązał i zaczął chwalić Pana taką pieśnią.
pieśń Zachariasza. Baruch Adonai Elohei Israel, Asher pakad et amo uvdut shalach lo. Baruch Adonai Elohei Israel, Asher pakad et amo uvdut shalach lo. Vehitzmiya lanu keren Yeshua, Beveit David avdo Yeshua. Dzięki Ci, Panie, któryś strzegł Izraela i zadbał o swej chwały lud, odkupienie Tyś zesłał mu. Dzięki Ci, Panie, któryś strzegł Izraela i zadbał o swej chwały lud, odkupienie Tyś zesłał mu. Tyś sprawił, że dziś Dawidowy syn Zbawicielem jest wszystkich nas. Tyś sprawił, że dziś Dawidowy syn Zbawicielem jest wszystkich nas. Święci prorocy zwiastowali ten dzień, odkąd sięga pamięcią żydowski lud. O nim czytamy w naszych księgach. Święci prorocy zwiastowali ten dzień, odkąd sięga pamięcią żydowski lud. O nim czytamy w naszych księgach. On przyszedł po to, by dać ocalenie od nienawistnych sił. On przyszedł po to, by dać ocalenie od nienawistnych sił. La asot chesed im avoteinu, verizkor leholam brito, verizkor leholam brito. La asot chesed im avoteinu, verizkor leholam brito, verizkor leholam brito. Kasher nishba le Avraham avinu, kasher nishba le Avraham avinu. Bóg nie zapomniał odwiecznego przymierza, obietnicy, którą ojcom dał. Oni są nas dziś błogosławieni. Bóg nie zapomniał odwiecznego przymierza, obietnicy, którą ojcom dał. Oni są nas dziś błogosławieni. Dostąpił łaski nasz ojciec Abraham, jej owoc ujrzymy dziś. Dostąpił łaski nasz ojciec Abraham, jej owoc ujrzymy dziś. On nas uwolnił dziś od nieprzyjaciół, byśmy mogli wiernie służyć Mu i z radością i bez trwogi. On nas uwolnił dziś od nieprzyjaciół, byśmy mogli wiernie służyć Mu i z radością i bez trwogi. Ażebyśmy stali się święci jak On, sprawiedliwi do końca dni. Ażebyśmy stali się święci jak On, sprawiedliwi do końca dni. Ażebyśmy stali się święci jak On, sprawiedliwi do końca swych dni. Ażebyśmy byli sprawiedliwi aż po wieczne dni. Psalm drugi, słuchajcie, tym bardziej po wprowadzeniu Krzysia, rzeczywiście myślę, że psalm drugi będzie tu dobry, dlatego że wiecie, jak czytam psalm drugi dzisiaj, to nie mogę się zupełnie bezstronnie, mam nadzieję, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ten psalm jakby się realizował na naszych oczach. Myślę o Bliskim Wschodzie. Wszyscy wielcy tego świata jakby się uwzięli na jeden naród, a przecież jest dużo innych narodów, pomijając aspekt biblijny. Jest tyle innych narodów, do których można by się o coś przyczepić, prawda? Także jest to rzeczywiście niezrozumiałe. Dlaczego wszystko na ten Izrael? Co on tak, czy faktycznie on jest taki... Jest to duchowa walka, po prostu jest duchowa walka. I ja osobiście w psalmie drugim coś takiego odnajduję. Ale psalm drugi zawiera też wołanie o upamiętanie dla wielkich tego świata, dla tych goim, czyli dla narodów, dla niewierzących też, bo goim, słowo goim oznacza też pogan, ludzi po prostu niewierzących w Boga Izraela. I jest to wołanie o upamiętanie, jest nadzieja na zbawienie, na to, że oni będą, że każdy z tych niewiernych, i to też Krzyś się o to chyba modliłeś, się o Arabów, właśnie o Żydów, Arabów, o tych wszystkich, którzy są w ciemnościach po prostu, w jakichś systemach
ciemności. Każdy z tych ludzi, wiesz, naprawdę naszym obowiązkiem jest kochać nie tylko Żydów, ale także Arabów oczywiście. I Bóg, nawiasem już nie będę rozwijał tego tematu, ale wśród muzułmanów we Francji, zwłaszcza wśród kobiet, jest ruch od pewnego czasu przychodzenia do kościołów ewangelikalnych. One dają świadectwo, te kobiety, że one znajdują wyzwolenie w tym. Ale mężczyźni muzułmanie też. Bo pamiętajcie, że we Francji mamy, nie wiem, 10% muzułmanów, także wiecie. Psalm drugi. Tyle narodów burzy się, spójrz ile ludów zbuntowanych, władcy tej ziemi sprzymierzeni, tłumy niewiernych nadbiegają obalić władzę najwyższego, wszyscy chcą. Słowa wrogami są Bożego, nie będą żyć w okowach Jego praw. A Stwórca z nich śmieje się, drwi z narodów, gdy patrzy z nieba. Już niedługo sądu przyjdzie dzień, będą drżały narody przed Panem. Z mocy Bożej nastanie wasz Król na Syjonie, świętości mej górze, bo tak postanowił wasz Pan. Powiedział mi, tyś synem mym, zrodzonym dzisiaj z Bożej woli mej. Poprosisz mnie, a ja ci cały mój świat dam we władanie i będziesz już na zawsze królem ziemi tej. Amar elai, beniata, anichayo mielit ticha, she'al mimein vetena, goyim nacharatecha, va'achuzatecha afsei aharetz. Boży Syn trzyma w ręku miecz, padają jak figurki z gliny. Upamiętajcie się, władcy ziemi, czoła uchylcie, wielcy świata, pokłon oddajcie, Stwórcy swemu drżyjcie dziś. Przyjdźcie z radością do stóp Jego, Syna uczcijcie, byście mogli żyć. Bo Stwórca wasz śmieje się, drwi z narodu, gdy patrzy z nieba. Już niedługo sądu przyjdzie dzień, będą drżały narody przed Panem. Z mocy Bożej nastanie wasz Król na Syjonie, świętości mej górze, bo tak postanowił wasz Pan. Powiedział mi, tyś synem mym, zrodzonym dzisiaj z Bożej woli mej. Poprosisz mnie, a ja ci cały mój świat dam we władanie i będziesz już na zawsze królem ziemi tej. Mon Dieu, tu es mon fils, c'est aujourd'hui que l'Éternel t'a engendré, oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et tu seras le roi de toute l'humanité. Amar elai, beniata, anichayo mielit ticha, she'ad mimein vetena, goyim nacharatecha, va'achuzatecha avsei aharetz. Słuchajcie, zaśpiewam wam pieśń, której nigdy jeszcze nie śpiewałem publicznie. Jest to dosyć nowa pieśń. Ułożyłem ją na podstawie listu do Hebrajczyków. To jest wiązanka, nie będę podawał wszystkich odnośników. Następnym razem, jak sobie będziecie czytać na nowo list do Hebrajczyków, to możecie odnaleźć. Tutaj na pewno znajdziecie te wszystkie myśli, które starałem się jakoś zrobić taką małą syntezę. Nie całego przesłania, ale taką całość z myślą właśnie też o
jakby to powiedzieć właśnie, bo to jest, ten list do Hebrajczyków jest oczywiście do żydowskich wierzących, do Izraelitów, którzy uwierzyli w Mesjasza w pierwszym rzędzie, ale myślę, że jak zresztą każde słowo jest to dla nas wszystkich, jesteśmy zresztą wszczepieni w Izrael, na pewno Krzyś wam to tłumaczył niejednokrotnie, bo Krzyś jest specjalistą przecież od spraw żydowskich u was. Także myślę, że znajdziemy, jest to takie słowo chyba, może być dla nas, tutaj Krzyś też mówił, zdaje się o tym, że różni osoby wam mówicie, że żeby modliły się, żeby Kościół się obudził, że apel o przebudzenie Kościoła jest to zawsze dobre wołanie, także taki syn, to jest Haben Ha'elohim, czyli Syn Boży. Bóg naszych ojców już tak wiele razy do ludu swojego przemawiał. Mówił na różne sposoby, przez wysłanników, przez proroków swych. On w naszych czasach, w tych dniach ostatnich jeszcze nam poselstwo śle. Przez Syna swojego, pierworodnego, który wszystko otrzymał z Ojca rąk. On był z Nim na początku, gdy niebo i ziemię stwarzał Bóg. On był z Nim na początku, gdy świat cały stwarzał Bóg. On wypowiedział te słowa do Syna, a nie do żadnego z aniołów. Tyś jest mój Syn ukochany, Syn dziś zrodzony z Bożej woli mej. Ja będę Mu Ojcem, On moim Synem pierworodnym będzie dziś. A w dniu, w którym On się narodził na ziemi, gdy przyszedł w ubóstwie na ten świat, Bóg rozkazał aniołom wszystkim, pokłon oddajcie Jemu dziś. Bóg rozkazał aniołom wszystkim, pokłon oddajcie Mu dziś. Duch Jego zawarł tak ważne przesłanie w wersetach ksiąg naszych świętych. Jeśli słyszycie mój głos, nie zamykajcie dzisiaj swoich serc, jak w dniu wielkiej próby na pustyni, gdyście zbuntowali się. Gdy wasi ojcowie mnie zirytowali, gdy cierpliwości mej nadszedł kres i błądzili przez lat 40, niewiarą tak rozgniewali mnie. I błądzili przez lat 40, bo tak rozgniewali mnie. Jeśli aniołów poselstwo znalazło w historii dziś potwierdzenie, a każda z win naszych ojców koniec żałosny nieuchronnie ma, nie ostaniemy się, gdy zniweczymy dla nas samych Boży plan. I zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które sam Boży Mesjasz oznajmił nam, a Jego słowa wnet potwierdził naocznych świadków cały tłum. A Jego słowa wnet potwierdził naocznych świadków tłum. Ha'elohim asher diber mikedem pa'amim rabot uvidrachim rabot el ha'avot be'yad ha'nevim diber eleinu be'acharit ka'yamim ha'ele be'yad ha'ben asher sam le'yoresh kol uve'yado gam asa shamayim va'aretz uve'yado gam asa shamayim va'aretz. Śpiewam wam coś, co rzecz może was zadziwić, bo nawet o Balaamie, o Bileamie było tu wspomniane. Faktycznie wiadomo, że Bileam nie wsławił się zbytnio, ale ja zapamiętałem jedną rzecz pozytywną z życia Bileama jednak. Jak Bileam zaśpiewał pieśń, natchniony niewątpliwie przez Ducha Bożego i pod dyktando Pana, zaśpiewał piękną pieśń o Izraelu. Pięknie wyglądają twoje siedziby Izraela. Zostało to zresztą przejęte przez liturgię szabatową u Żydów. I napisałem, dlaczego napisałem tę pieśń? Dlatego, że
Napisałem zresztą też inną na podstawie Księgi Rodzaju 12 o błogosławieństwie dla Abrahama. Ale jeszcze przy Abrahamie można by się zastanawiać, no tak, Abrahama, tak, Abrahamowi, kto może to chodzi o to, że kto błogosławi na przykład Panu Jezusowi, to niech będzie błogosławiony, a kto jego przeklina, niech będzie przeklęty, albo może to chodzi o chrześcijan, o wierzących, Nowego Przymierza. Otóż zaskakująca sprawa, ale w Księdze Liczb, w 24 rozdziale, w tym pierwszym fragmencie, jest błogosławieństwo dla Jakuba. Dla Izraela zwanego Jakubem, prawda? Czyli myślę, że jest coś dla nas, możemy coś z tego wynieść faktycznie, że szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy nie zapominają w modlitwach o Izraelowi, o Izraelu i błogosławią Izraelowi. Proroctwo Bileama. Neum Bileam, nowe oru, neum hagever shetum hain. Neum shomea imrehen, asher machazel shaddai. Yehezel nofel ugloye naim matovu ochalecha Yaakov. Mevarechecha varuch, veorerecha aror. Mevarechecha varuch, veorerecha aror. Słowo prorocze Bileama, syna Beora, który przejrzał dzięki Panu, wsłuchał się też w jego głos i który wizję ma dziś jego planu, który upadł na ziemię i zrozumiał, jak piękne w oczach Bożych Twe namioty są, Jakubie. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Pięknie wyglądają siedziby Izraela, jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które Pan im zasadził, jak cedry nad wodami. Tak pięknie wyglądają Twe namioty, Jakubie Izraelu. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Wiadra Jakuba przepełniony spójrz wodą, promieniuje jego posiew jak szeroko. Jego król już Agaga zwyciężył, bądź wywyższone dziś Boże Królestwo. Pan wyprowadził z Egiptu swój naród, jakże piękne Twe namioty są, Jakubie. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Szczęśliwy ten, który Ci błogosławi i marnie zginie Twój wróg. Pan wyprowadził z Egiptu swój naród, on dla niego mieczem jest ogniowym. Uderza nim we wrogów swych, z impetem kości gruchocze nieprawym. Strzałami przeszywa, przykucno jak lew, usiadł jak lwica, któż z nich mu podoła. Szczęśliwi ci, którzy wam błogosławią, przeklęci, którzy was dziś przeklinają. Tym, którzy wam błogosławią, tym błogosławi nasz Pan. Lecz biada tym, którzy was przeklinają, tym, którzy wam błogosławią, tym błogosławi nasz Pan. Lecz biada tym, którzy was przeklinają. Także ta pieśń niech będzie przestrogą dla wszelkiej maści antysemitów. Chachawa, czyli prawdziwa miłość. To jest synteza pierwszego listu do Koryntian, znaczy 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian o miłości. I wiecie, słuchajcie, to jest fragment często, ten, zwłaszcza nie cały, ale początek jest często cytowany na ślubach, prawda? I oczywiście to jest bardzo dobra do tego okazja. Ale słuchajcie, ta prawdziwa miłość, agape, to ona wymaga pomocy ducha, prawda? Tak naprawdę. Tak naprawdę i w praktyce, w rodzinie, w zborze, bo słuchajcie, wybaczanie, jak ktoś nas zranił, czy to w małżeństwie, czy to w zborze, naprawdę, to jest teoretycznie łatwe, no ale doświadczenia wskazują na to, że wcale nie jest takie łatwe. Dlatego módlmy się, żeby Duch Boży nas zmieniał. Jezus powiedział, że jeżeli będziemy siebie miłować, tak jak On nas umiłował, nie tylko miłować, bo to nie było nic nowego, wiecie, to przykazanie nie było nowe, ale
tak jak ja was umiłowałem, to było nowe. I dlatego potem świat pozna, że my jesteśmy jego uczniami. Potem świat pozna i nawet tutaj powiedziałbym też o miłości dla nieprzyjaciół, prawda? Też, to jest też ogromne wyzwanie, ale już Dawid w Starym Przymierzu, już Dawida było na to stać, był człowiekiem Bożym i Szaula oszczędził, Saula, prawda? Krótko mówiąc, taka miłość nie jest miłością, która jest w naszej naturze. I dlatego potrzebujemy do tego Ducha Bożego. Mógłbym języków darem olśnić wszystkich was, a puste serce mieć. Co rusz to czynić, jakieś wiary cud, lecz puste serce mieć. Niezłomnym być, odważnie pójść na stos, a puste serce mieć. Daremny wtedy mój cały trud. Piękne kazania mógłbym prawić wam co dnia, a puste serce mieć. Największym być prorokiem czasów tych, lecz puste serce mieć. Fortunę całą swą na biednych dać, a puste serce mieć. Daremny wtedy mój cały trud. Prawdziwa miłość nie zna myśli złej. Zazdrości nie zna i obłudy nie ma w niej. Nigdy umyślnie cię nie zrani, nie będzie miała ciebie za nic. Wszystko wybaczy i znów uwierzy, bo jej nadzieja jest bez granic. Nigdy umyślnie cię nie zrani, nie będzie miała ciebie za nic. Wszystko wybaczy, bo jej nadzieja jest bez granic. Miłość nie gaśnie nigdy i na wieki trwa, proroctwom przyjdzie kres. Ucichnie wnet języków dar, wiedza przeminie kiedyś też. Dziś prawdę widzę tak jak poprzez mgłę, lecz wkrótce przyjdzie dzień, gdy w niebie powiem już teraz wiem. Prawdziwa miłość dobro w sobie ma, nie szuka swego, nie pamięta nigdy zła. Nigdy się dumą nie unosi, ani jej nie brak cierpliwości. Wszystko wybaczy, wszystko znosi i nie chce wracać do przeszłości. Nigdy się dumą nie unosi, ani jej nie brak cierpliwości. Wszystko wybaczy, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. L'amour le vrai ne cherche pas son intérêt. L'amour le vrai ne blesse pas pour offenser. L'amour le vrai n'est pas vexé, il en oublie même sa fierté, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. L'amour le vrai ne rabaisse pas, il ne se souvient plus du mal, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Przypomniałem sobie, że czasami powinienem jakiś refren po francusku zaśpiewać, więc stąd ten akcent francuski. I słuchajcie, teraz jeszcze już zmierzamy do końca. Jeszcze przedtem taka pieśń, do której przywiązuję dużą wagę, to jest dlatego, że to jest po hebrajsku, bo to jest Ewangelii Mateusza, jest to jak Jeszua, Jezus, mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy znużeni i strudzeni, ja wam dam odpoczynek. I naprawdę ważne jest dla mnie śpiewanie tego po hebrajsku i naprawdę marzę o chwili, kiedy będę mógł to zaśpiewać Izraelczykom tam. Jeżeli masz wszystkiego dość. Bo uelajcha amerim, bo uelajcha amusim, bo uelajcha amerim, bo uelajcha amusim. Vani amsi lachem menucha, bo uelajcha amerim. Kechu alechem et uri, bo uelajcha musim, kechu alechem et uri. Verim do bimeini, bimeini, ki anavani unemuch ruach timce umargoa, lenavshotechem ki anavani unemuch ruach timce umargoa, lenavshotechem.
Jeżeli masz wszystkiego dość i wielki ciężar dźwigasz sam, zaufaj mi i ze mną chodź, a ja ci odpoczynek dam. Do mnie przyjdźcie wszyscy znużeni, wszyscy strudzeni. Jeżeli iść już nie masz sił, na siebie jarzmo moje weź. Zaufaj mi i do mnie przyjdź, na siebie jarzmo moje weź. Serce otwórz, bym cię nauczał, bym cię nauczał. Bom ja dobry jest dla pokornych serc, wasze dusze znam, pokrzepienie im dam. Bom ja dobry jest dla pokornych serc, wasze dusze znam i pokrzepienie dam. Jeżeli iść już nie masz sił, na siebie jarzmo moje weź. Zaufaj mi i do mnie przyjdź, na siebie jarzmo moje weź. Czy wy wiecie, jak lekko jest z takim jarzmem iść? I czy wiecie, jak słodko jest z moim jarzmem iść? Jeżeli masz wszystkiego dość i wielki ciężar dźwigasz sam, zaufaj mi i ze mną chodź, a ja ci odpoczynek dam. Bom ja dobry jest dla pokornych serc, wasze dusze znam, pokrzepienie im dam. Bom ja dobry jest dla pokornych serc, wasze dusze znam i pokrzepienie dam. Jeżeli iść już nie masz sił, na siebie jarzmo moje weź. Zaufaj mi i do mnie przyjdź, i do mnie przyjdź. Na siebie jarzmo to słodkie weź. No. No. Czyli teraz będzie właściwie już ostatnie będzie błogosławieństwo Aaronowe, które wam zaśpiewam na sam koniec. A teraz fragment, to jest też z Nowego Przymierza, to jest 12 rozdział listu do Rzymian, początek, pierwszy i drugi werset. Jest to krótkie, więc zaśpiewam to po hebrajsku i po polsku. Śpiewanie tego po hebrajsku ma szczególne znaczenie, bo muzykę zrobiłem do niego trochę żydowską i to zrobiłem to w sposób zamierzony, bo jest to przecież ta książka, Berit Hadasza, Nowe Przymierze, to przede wszystkim książka dla Żydów. Ufchen achai biglan rachamei, biglan rachamei Elohim, ani mevakesh mikem, shetim seru et gufchem, korban chai, Kadosz veratsuj l'Elohim, l'Elohim. Kach tavdu avoda, shebalev, shebalev. Kach tavdu avoda, shebalev, shebalev, shebalev. ואל תדמו לעולם חזה, כי אם השתנו על ידי התחדשות חדת. כדי שתבחינו מהו לאום אלוהים, מהו כטוב וכרצוי וכמושלם בעיניו. מהו כטוב וכרצוי וכמושלם בעיניו. Małka to wejka racuj, wejka muszlam be'enaw. Małka to wejka racuj, wejka muszlam be'enaw. Zaklinam was, moi bracia, dziś w imię łaski Stwórcy i Pana, byście Jemu tylko służyli, Jemu oddali duszę i ciała, bo nie ma milszej Bogu ofiary, jak święte życie tylko dla Niego, lepszej nie mógłbym rady wam dać. Tak przecież uczy żyć Boże Słowo, świętym narodem masz być. Pan od wieków mówił Izraelowi, że świętym narodem ma być.
Nie pozwólcie więc, by bezbożny świat swoich reguł i zasad nauczał was. Rozumujcie już po nowemu, abyście wiedzieli, czego oczekuje od was On. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień do doskonałości prowadzi was. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień będzie tak, jak Stwórca by chciał. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień do doskonałości prowadzi was. Niech każdy wasz gest, każdy wasz dzień będzie tak, jak Stwórca by chciał. Małcha to, wecha racuj, wecha muszlam be'enav. Małcha to, wecha racuj, wecha muszlam be'enav. No i na sam koniec obiecane błogosławieństwo Aaronowe. Jevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha, vichuneka, Isa Adonai panavelecha, ve'yasemrecha shalom, Isa Adonai panavelecha, ve'yasemrecha shalom, Isa Adonai panavelecha, ve'yasemrecha shalom. Niech Cię strzeże nasz Pan i niech Ci błogosławi. Niechaj spojrzy na Ciebie okiem On łaskawym. Niech Ci sprzyja i od złego zbawi. Niech Bóg Izraela przychylny Ci będzie i pokój On niech sercu Twemu da. Niech Bóg Izraela przychylny Ci będzie i pokój sercu Twemu da. Niech Bóg Izraela przychylny Ci będzie i pokój sercu Twemu da. Jevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha, vichuneka, Isa Adonai panavelecha, ve'yasemrecha shalom. Isa Adonai panavelecha, ve'yasemrecha shalom. Isa Adonai panavelecha, ve'yasemrecha shalom.